Ale mu się oberwało. Dobra, mamy tutaj jakiś nanotek czy coś? Ale mało nanoteku mamy teraz tutaj. Kurde, co się stało? Gdzie jest nasze HP? Chyba nie powiecie mi, że będę musiał sobie zasłużyć na HP. Tam coś mamy, ale to chyba trzeba będzie trespasserem odblokować. Dobra, nie wiem, nie będę się wypowiadał, ponieważ nie wiem. Nie wiem, co tam jest, nie wiem, co autor miał na myśli, robiąc taką barierę. Wiem tylko jedno, że zbliżamy się do końca gry. I tym, na tym się póki co najbardziej skupiam. Jest i nanotek. Tam coś mamy, ale kurde, cholernie się boję tam dolecieć. Cholernie się boję z tego względu, że nie wiem, czy jestem przygotowany na takie wydarzenia, które tam będą miały miejsce, więc dlatego może ogarniemy to tym. Tak na szybcika. Żeby pozbyć się tutaj co nieco paru wrogów. Swingshot! Swingshot! I jesteśmy. I znowu trespasser. Najgorzej! Jezus Maria! Skończcie z nim! Jak widzicie, trzeba było troszeczkę się pomęczyć. Dlatego teraz Pyrosiktor w dłoń i palimy to tutaj towarzystwo. I gdzie my jesteśmy? Czy to jest jeszcze świat realny? Niestety tak. Z chęcią bym zrobił jakiegoś breaka i bym poleciał dalej, ale... Nie wiem, czy mogę, nie wiem, czy tak wolno. Więc swingshot. Nie, nie wolno. Wszystko od nowa! Serio? Nienawidzę dosłownie. Nienawidzę tego poziomu. Nienawidzę tej planety. Będę robił w takim razie, kurde, speedrun teraz. Mu się zdenerwowałem. Tak lekko mówiąc. Nie no, w moim głosie można radość słyszeć, no co wy. Ja i zdenerwować się. Okej, jestem z wami z powrotem, no i niestety teraz obecne 11 minut będzie w postprodukcji, ponieważ nie mogę znaleźć pliku audio i nie wiedzieć, czemu on mi się nie zapisał. Więc tutaj mieliśmy grupkę robotów, co widzieliście zresztą. I powiem wam szczerze, cieszcie się, że ja to wyedytowałem, ponieważ na początku miałem taki kompletny moment nieogara, gdzie poleciałem i dosłownie rzuciłem się na pewną śmierć i wszystko musiałem od zera przechodzić. Ale teraz jestem na to wszystko lepiej przygotowany, ponieważ mamy ostatnią sekcję z... że tak powiem, wodą. No. Więc niestety, ale nasz Persuader
ten właśnie odnośnie wody gadżet już nam nie będzie w ogóle potrzebny. On w ogóle nawet chyba w serii nie powraca później, więc w sumie nie ma co, że tak powiem, płakać. Chociaż z jednej strony jest, bo bardzo lubię Persuader. I teraz będziemy mieli sekcję z gigantycznym klankiem, ponieważ jest tutaj jego platforma. I mamy kulę nanoteku. Nice. Ale tak, nie bez powodu jest grupka tylu robotów i tak dalej, które na nas czekają, żeby nas unicestwić, a raczej tych blargów. Bo na dobrą sprawę ona jest po to, żebyśmy właśnie zrobili ją gigantycznym klankiem, jak sami zresztą widzicie, ponieważ oni teraz są w stanie nam gówno zrobić, będąc gigantycznym klankiem. Mogłem bardziej się przygotować do tego i mogłem to bardziej przemyśleć, no ale jak widzicie, człowiek się musi nauczyć na błędach i musi parę razy sobie soczyście porage'ować, żeby potem dowiedzieć się, jak bardzo schrzanił. Jak bardzo schrzanił sprawę, of course. Zbliżamy się coraz bardziej Drake'a. Znaczy coraz bliżej Drake'a. W sumie to już jesteśmy. Hey! What the? Imbeciles! After all the trouble you've gone through, you're about to die right where you started. It's so poetic. This is it, Clank. Let's get him! No i Drake oczywiście tam powiedział swoje, że o, znajduje tą sytuację, jak to gamer powiedział, dosyć poetyczną. Chociaż ja to nie powiem, że to jest poetyczna sytuacja, tylko inaczej to ujmę, ale to powiem o tym za chwilę, w sumie. You might have been useful to me after all. Too bad you chose the wrong side. No, więc generalnie nie powiem tego, jak to ujął gamer, ponieważ ujmę to bardziej swoimi słowami. Więc Drake tutaj troszeczkę się zaśmiał, bo wiecie, to jest całkiem śmieszny i dziwny zbieg okoliczności, że przygody Ratcheta w tej części zaczęły się od Veldin i tak naprawdę, jak to Drake sobie zażartował, hehe, zaczynaliśmy od tej planety i w sumie możemy na niej zginąć. Drake to jest ogólnie dupek, tak szczerze. Nie mam nic do niego, ale przyznam szczerze, że jako antagonista to jest dupkiem. Bo o ile inni antagoniści chcą, powiedzmy, podbić ten świat i tak dalej i przy okazji mieć jakiś ten zysk z tego, to on jest o tyle taką dziwną osobą, że on praktycznie, podbijając świat, chce po części popełnić samobójstwo, no bo nie ukrywajmy tego, ale on chce wszystkie planety tak naprawdę skazić, co będzie równało się z tym, że on też może zginąć. Więc jest on psychopatą, tyle mogę powiedzieć od siebie. Odnośnie tej sekcji, to ona wcale nie jest taka trudna. Jest dosyć prosta. I nie wiem czemu, ale te odłamki skalne z tej podłogi przypominały mi strasznie Spidermana 2 robionego przez Activision, który był wielkim i ogromnym krapem na PC-ty, rzecz jasna. Tak jakoś mi się skojarzyło z tamtą sekcją. No ale cóż. Cóż ja na to mogę poradzić? Wielki finał, proszę państwa, panie i panowie, chłopcy i dziewczęta. Wielki finał. Tyle mogę powiedzieć. I sobie spadłem. Ale edyt pozwolił mi na to, że nic mi się nie stało. I niestety nie było tutaj żadnego takiego przejścia, ponieważ Sony Vegas jest buntowniczą maszyną i dzisiaj jakoś nie chce ze mną współpracować w żadnym wypadku, więc pozwólcie, że będą po prostu trochę takie zwykłe edyty, jakkolwiek to brzmi. Nie chodzi mi o edytę, tylko po prostu o edytowanie filmu. No i tutaj mi się chyba zginie, chociaż nie, chyba nie, bo mam tutaj dwie kule nanoteku, ale bądźmy sobie szczerzy, to jest i tak mało. Ale hej, przynajmniej się staram, żeby tego Drake'a unicestwić. Choć przyznam wam szczerze, teraz z perspektywy czasu, bo minęło trochę dni od nagrania tego, no bo ja to nagrałem 4 września, a dzisiaj komentuję 11 września.
Przyznam szczerze, że Drake nie był aż takim ciężkim bossem. Są ciężsi bossowie, tak szczerze, więc jak dla mnie to on naprawdę jest żałośnie łatwy i sądzę, że gdy teraz podejdę do niego na nowej grze plus, bo tak, chwilę po skończeniu save'a, w sensie wiecie, chwilę po tym jak skończyłem sobie gierkę, zrobiłem sobie save'a z nowej gry plus i chyba będę sobie na nową grę przechodził, więc myślę, że teraz Drake to będzie po prostu tylko formalność, tak szczerze. No i tutaj sobie zginąłem wtedy, ale jako że PDA jest bardzo dobrym gadżetem, to w trakcie tego sobie pokupowałem trochę. I PDA jest bardzo wymagany, ponieważ poza początkiem jakby walki to nie ma nigdzie gadżetronu, więc tak na dobrą sprawę PDA to tutaj jest święty obowiązek. I to mówię teraz autentycznie, serio. To jest twój święty obowiązek. Posiadanie PDA. Bo bez PDA to tak jakbyś był, nie wiem, tak jakbyś miał rzucić się na Drake'a bez broni, tak szczerze. Tak jakbyś praktycznie miał się z nim na gołe klaty rzucić. No a to jest nie za bardzo wskazane. I raczej nikt tego nie chce i raczej każdy, kto by zobaczył taką osobę, która się rzuci na Drake'a z gołymi pięściami, to stwierdziłby, że ma albo nierówno pod sufitem, albo nie wiadomo co. Tak więc, no. So it has come to this. Once I step on this ignition switch, a countdown will commence. The end of which signals the destruction of your pitiful world. There must be another way to make a home for your people. You think that's what this is about? Who do you think polluted our last world? I did. This is about one thing and one thing only. Cash! And lots of it. You see, I've been paid for every square inch of my new world. Once the inhabitants move in, I will begin polluting this world as well. Then the whole thing starts all over again. Ah, brilliant. Why, you evil little... Save it, Clank. We have to stop that timer. Więc co w tej sekcji trzeba będzie robić? Otóż teraz, jak widzicie, będziemy skupiali się w konfrontacji na czasie, ponieważ mamy tutaj czas, który odlicza nam sekundy w dół i będziemy musieli przyciskać ten oto przycisk za każdym razem, ponieważ gdy go nie naciśniemy, no to równa się to z tym, że mamy game over i trzeba jeszcze raz walczyć z Drake'em. A chcę przypomnieć, że ostatni checkpoint jest przy gadżetronie, więc lepiej streszczajmy się, ponieważ naprawdę może się zadziać nie za ciekawie, tak szczerze wam powiem. A uwierzcie mi, trochę rage'owało się w trakcie walki z Drake'em, ponieważ nie będę ukrywał, ale no, wszystko tak naprawdę tutaj działo się na ślepo, więc malutki rage zawsze będzie, bo to jest taka pierwsza konfrontacja po bardzo długiej przerwie od Ratcheta, bo mówię, ja sobie w ogóle nie ćwiczyłem przed nagrywaniem Ratcheta, więc mam tutaj powiedzmy rage uzasadniony po części. A dla niektórych mogę nie mieć uzasadnionego, może to być równie dobrze przewrażliwienie albo nie wiadomo co. Ale jak widzicie, Drake nie jest jakoś trudny, tak szczerze. Już mu tak naprawdę niedużo punktów zdrowia zostanie, bo zjedziemy mu przynajmniej do 1/4 zdrowia, a potem już się załączy wam sekcja live komentary, ponieważ no niestety, tak jak mówię, nie mogę znaleźć nagrania głosowego z tej sekcji, więc sobie ją skomentujemy na luzie i wam powiem co i jak mi się tutaj walczyło z Drake'em, a całą moją reakcję po pokonaniu Drake'a i ostatni pasek jego zdrowia zobaczycie już tak, jak to było wtedy nagrywane. Po prostu mówię, nie wiem co się stało, nie mogę tego audio nagrania znaleźć. Ale myślę, że wam to też nie będzie przeszkadzało. Idziemy jak burza z tym Drake'em, kurde. Patrzcie ile on ma HP, on ma już 2/4 HP. Albo 3/4 nawet zebrane, więc zostaje nam tylko 1/4 zaraz.
I tak za każdym razem radzę wam uciekać do tych rur, dzięki którym możemy się ślizgać, ponieważ on ma, widzieliście, tą ognistą tarczę i w każdej chwili mógłby ją użyć, co skutkowałoby nagłą śmiercią z mojej strony, a nie chciałbym tego, uwierzcie mi. Jestem ostatnią osobą, która by sobie tego kiedykolwiek życzyła. Ale jedziemy z koksem, kurde, ale my go zaraz pociśniętego mamy. Za Drek będzie gryzł ziemię. I tyle będzie z jego rządzenia się, kurde. Ale to tylko kwestia czasu, zaraz, kurde, będzie sobie leżał i będzie sobie podłogę wąchał, co jedynie. Fu, ale musi śmierdzieć ta podłoga, tak szczerze. Tak by the way. Drek, ty śmieciu jeden. Zginiesz zaraz. Zginiesz. Zginiesz. Chłopie, zginiesz. To koniec z tobą. What's up? You know, this time I am thinking what you're thinking. Dobra. Naciskamy przycisk. Naciskamy przycisk. This can't be good. Phew! That was close! Clank? You can pull us up now. The servos in my arm appear to be broken. Broken? As in... Fall to our deaths broken? Yes. That was close! Thanks! My arm appears to be badly damaged. Ah, you'll be all right. Hey, Tin Can! Where do you think you're going? We, still need to fix that arm. Mamy to, moi drodzy. Mamy to. Udało się. Jest. Tak. Tak. Udało się. Przeszliśmy Ratcheta i Clanka na PlayStation 3. W sensie z kolekcji HD. Matko Bosko, nawet nie wiecie, jak ja się cieszę, że mi się już to udało. Choć z drugiej strony nie, no bo bardzo fajna gierka. Ale mówię. O mój Boże. Naprawdę... Opłacało się skupić na tym Dreku. Pomimo, że on aż takim trudnym bossem nie jest i podejrzewam, że gdybym drugi raz się miał z nim zmierzyć, to już bym wiedział wszystko, jak mam się, że tak powiem, jak mam go pokonać. To jednak nawet nie wiecie, jak ja się cieszę, że nam się go udało pokonać. Boże, kamień z serca mi spadł. Teraz mogę, powiedzmy sobie szczerze, powiedzieć, że jestem takim już prawdziwym let's playerem, no bo wiecie... co to za let's player, który nie nagrywa Ratcheta i Clanka na kanale, co nie? No bo przecież to jest tytuł obowiązkowy dla każdego polskiego zagrajmera. No dobra, tutaj teraz już świruję.
O mój Boże! Co ja mogę o tej gierce powiedzieć? Ta gierka jest tak świetna, tak zarąbista, że dosłownie poziom trudności to tutaj jest miazga. Serio. Z niektórymi momentami mogłem sobie poradzić bez problemu, ale czasami warto się skupić i dwa razy przemyśleć coś, zanim chcesz zrobić. Na przykład, nie wiem, kogoś zaatakować czy skoczyć gdzieś. Jezus Maria, naprawdę. Ogólnie może zacznijmy od oceny, nie? Moim zdaniem, graficznie, jeżeli chodzi o kolekcję HD, ta gra jest po prostu przepiękna. Radzę wam naprawdę zagrać sobie w kolekcję HD i sami będziecie raczej potwierdzali to, co ja teraz mówię. Odnośnie fabuły, fabuła jest po prostu w piękny sposób przetłumaczona i nam pokazana. Naprawdę, ja nie mam tutaj do czego się przyczepić, uwierzcie mi. Antagonista, Drake, co mogę o nim powiedzieć? Nie będzie to dla was raczej zaskoczeniem, że powiem, że on jest totalnym dupkiem i psychopatą, biorąc pod uwagę, że chciał zabić dosłownie wszystkich, żeby tylko po prostu skazić planetę i przy tym przy okazji zarobić, bo on przy tym zarabia, kiedy on te planety, wiecie... Nie wiem, jak to powiedzieć po polsku, ale po prostu kiedy on każdą planetę chce skazić, to on przy tym zarabia i przy okazji chce zrobić coś takiego, że... że fragmenty wszystkich planet chce złączyć w jedną, żeby potem stworzyć tą swoją syntetyczną planetę, którą tak czy siak też chce skazić, bo przy tym przy okazji zarobi. Nie wiem, czy to dobrze wytłumaczyłem, ale chyba wiecie, o co mi chodzi. Jest po prostu pieprzonym materialistą. O! To jest dobre podsumowanie Drake'a. O mój Boże! Powiem wam tak. Do you have a problem with unwanted hair? Is painful itching in your nether regions causing you undue embarrassment? Do you just plain stink? Then you need this! The Gadgetron Personal Hygienator! Hi, I'm Steve... McQuark. And this little baby can take care of any grooming needs that are just too much trouble for you to handle yourself. Allow me to demonstrate. Yeah. Oh, mommy. Turn it off! Turn it off! No to... mamy przy okazji trofkę Drake Dys. Złota trofka i mamy tutaj nam zestawienie. Ile żeśmy zebrali w grze ten złotych śrubek, czyli 14x40. Nie mamy żadnych, wiecie, złotych broni ani nic i mamy 5x30 skill pointów, więc nawet całkiem dobry wynik. Ale dobra, mówiąc już dalej, tak szczerze, to... Co ja mogę tutaj powiedzieć? Musiałem się przez chwilę zastanowić. Więc powiedzcie, czy wam się let's play z tej gierki podobał, czy byłem informatywny, czy w sposób ciekawy prowadziłem ten let's play, jak w ogóle się czuliście oglądając ten let's play. Dajcie znać w komentarzach, ja się z wami żegnam, to by było na tyle, trzymajcie się, cześć i do następnego razu, pa pa!